A teraz przed nami bardzo ważny temat. Odpowiemy sobie na pytanie, z kim chcą się spotykać współcześni mężczyźni. Na początku lutego rozmawialiśmy o tym z kobietami, z kim właśnie to one chcą się spotykać. No i z tych badań wyszło, że ponad 60% kobiet nie zwraca uwagi na wiek partnera. Nie jest to istotne dla nich. Tak jest. Aplikacja randkowa zrobiła takie statystyki i na przykład dla 1/3 intymność emocjonalna jest ważniejsza niż seks. Takie są wyniki tego badania. O tym, z kim chcą się spotykać współcześni mężczyźni, porozmawiam z naszymi gośćmi. Przemysław Kowzan, z zawodu lektor, w naszej rozmowie jest randkującym. Tak. Dzień dobry. I dr Marek Troszyński, socjolog Kolegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry. Przemek, kiedy ostatni raz byłeś na randce? Można by powiedzieć, że wczoraj. O, jak poszło w takim wypadku? Ale to była taka randka, wiesz, face to face? Tak, czy... face to face w zasadzie. Nie, no było bardzo, bardzo w porządku, było bardzo przyjemnie. No, poznaliśmy się pierwszy raz, w zasadzie spotkaliśmy się tak właśnie twarzą w twarz. I no, co mogę powiedzieć? Zobaczymy, jak to dalej będzie w ten sposób. Czego ty szukasz w kobiecie? Albo czy masz jakieś sprecyzowane, konkretną wizję, jak ona powinna wyglądać, jakie cechy powinna mieć charakteru? Jedyne, co jest takie najważniejsze według, w moim przypadku, no to poczucie humoru, że musimy dzielić je dość mocno, wspólne takie, mieć to poczucie humoru. Jeżeli chodzi o jakieś też poglądy czy wiarę, to nie jest dla mnie kluczem, bo dla mnie jest najważniejsza otwartość taka na temat, na rozmowę, na dyskusję, ponieważ sam jestem dość ugodowy, tak o sobie czasami mówię, że jestem takim kameleonem. Na pierwszych randkach każdy jest ugodowy. Tak, to też prawda. Ale ta pierwsza randka to jest tak, że od razu możecie je ustawić na odpowiednie tory, czy już zamykasz czasami sobie drzwi? Szczerze powiem, że czasami bywa tak, że jest to pierwsze spotkanie i coś kliknie, że wow. Czasami w tą drugą stronę, że jednak nie do końca, więc wówczas no, jakoś trzeba podziękować. Przede wszystkim dla mnie szczerość też jest ważna w tym wypadku. A to jeszcze zapytam jeszcze jedną rzecz. Mhm. Czy współczesny mężczyzna boi się powiedzieć, że dla niego ważne jest to, że kobieta, żeby dobrze wyglądała? Myślę, że tak. Że jest to ciężkie ze względu na to, jak trochę obudowaliśmy ten, nie wiem, kanon piękna i też tą body positive tak zwany. Bo to... sam mówisz o tym, że dobrze, żeby miała poczucie humoru, tak. Była szczera, otwarta, dobrze, i wrażliwa, tak dalej. Wrażliwa, dobra. Tego nie powiedziałem, ale to prawda. Tak. Ale to mamy taką ściągę. No właśnie, no tak. A zapominamy także o takich aspektach, które na pierwszy rzut oka, panie doktorze, no, są nieuniknione. Albo ktoś się komuś podoba, albo ktoś się komuś także nie podoba. Zgadzam się z tym, że kiedy Polacy mówią o tym, jak, z kim chcieliby się spotykać, to odnoszą się do cech osobowości, do cech psychicznych. Tak? Badania, które robi na przykład Cebos, czy też inne firmy, pokazują nam to, że chcemy, aby ta druga osoba była właśnie dobra, była szczera, tak, żeby miała poczucie humoru, a nie mówimy o jej cechach fizycznych. I to może wynikać z dwóch rzeczy. Tak? Z jednej jest taki, że pewnie trudno nam mówić oficjalnej sytuacji w badaniach, jaka jest ta idealna kobieta. Tak? Między nami facetami, no to wiesz, chodzi o to, o to i o to. A kiedy mamy odpowiedzieć na takie samo pytanie w oficjalnych badaniach, no to wtedy nagle przychodzi... No tak jak tutaj na przykład. No, ale socjologowie pytają o te aspekty wizualne? Pytają, pozwalają się wypowiedzieć respondentowi, tak, który sam ma zdecydować, co jest dla niego najważniejsze. Tak? I oczywistym jest to, że komunikujemy się wizualnie, komunikujemy się przez wzrok i to, jak człowiek wygląda, jest bardzo ważnym elementem, ale w badaniach ludzie deklarują, tak, że najważniejsze są cechy osobowości. Ale to też nie jest najważniejsze, tak, jaka ona jest. Że teraz w tych czasach randkujemy zupełnie inaczej. Randkujemy najpierw przez klawiaturę, potem załóżmy do siebie dzwonimy, a to spotkanie face to face już jest na dalszym etapie. Można się zakochać w kogoś głosie? Można na przykład zakochać się w tym, co pisze? Przemek? Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie. Akurat to jest taka sytuacja, gdzie w zasadzie no w tych czasach to jest najczęstsze, że właśnie to, co powiedziałaś, najpierw klawiatura, później dzwonimy do siebie i to, co mówimy, to jak jesteśmy wrażliwi, czuli w ogóle, no jest dość dużym wyznacznikiem, gdzie później chcemy bardziej lub jednak mniej się spotkać. No a czasami jest też tak, że no, mężczyźni po tych spotkaniach, czy nawet w ogóle po rozmowach,
jednak zrzucają, w cudzysłowie, tak kolokwialnie powiem, te relacje i mówią, bo to zła kobieta była na przykład. Mm-hmm. Dlaczego klasykiem. Zła? Czyli jaka? No właśnie, ja tego osobiście nie rozumiem, bo raczej jeżeli zamykamy jakąś, czy nie wchodzimy w jakąś relację po prostu, no to to jest też z jednej strony nasza indywidualna sprawa, bo ja mam jakieś tam inne swoje, nie wiem, typy, tak to nazwę, chociaż mm-hmm. całe życie myślałem, że nie mam typu. Się okazuje, że przy spotkaniach jednak jakieś są te kryteria. Mm-hmm. Czy to właśnie mimo wszystko z wyglądu, czy też z charakteru. I powiem szczerze, że też to jest bardzo zróżnicowane. Nie wiem, mam wrażenie, że czasami jak wstanę, to... Czy zależy, którą nogą? To inaczej. No dobra, to panie doktorze, mam pytanie na drugą nóżkę w takim wypadku. To może żyjemy w takich czasach, w których porozumienie dusz jest ważniejsze niż porozumienie ciał? No na pewno żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo uważamy, co mówimy, tak? W szczególności właśnie na temat drugiej osoby i jej ciała. Ale kluczowe tu jest pewnie to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli to, że do tego naszego procesu poznawania drugiej osoby włączył się internet, włączyły się media. Więc ja najpierw jakby badam, najpierw skanuję, najpierw sprawdzam z jakiejś dużej liczby potencjalnych kandydatek, kandydatów, z kim mógłbym się spotykać, a dopiero ta weryfikacja przychodzi po jakimś czasie. Ale warto pamiętać o tym, że internet nie działa dla większości Polaków, którzy odpowiadają na pytania, jak poznałeś drugą osobę, nie działa w ten sposób, że ograniczamy się do internetu. Korzystamy z niego jak narzędzia. Tak? Chcemy poznać drugą osobę i jak najszybciej umówić się, spotkać, zweryfikować nasze wrażenia z internetu, bo z tą osobą chcemy się spotykać, chcemy później żyć. Panie Marku, a to też nie jest tak, że powiększyły nam się horyzonty. Kiedyś po prostu braliśmy kogoś, kogo znamy, z danej miejscowości, bo też przestaliśmy słuchać rodziców, mamy większe pole do działania, bo po prostu internet jest nieograniczony. Możemy nagle rozmawiać z kimś z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych. A kiedyś po prostu brało się tak chłopaka, bo babcia, ciocia... Za płotu. Za płotu. No to oczywiście ciągle jest ważne, bo trzeba pamiętać, że internet nie unieważnia przestrzeni, tak? To mm-hmm. ja mogę świetnie flirtować z dziewczyną z Japonii, no ale w pewnym momencie będziemy chcieli się spotkać. Okazuje się, że bilet kosztuje 10 tysięcy złotych. Okazuje się, że to nie Japonka. I co z tego? Więc pewnie szukam, jeśli myślę poważnie o tej relacji, no to szukam kogoś, kto jest w najbliższej okolicy, ale właśnie ta najbliższa okolica to nie jest moje podwórko, tak? To jest moje miasto, to jest często to są okoliczne miasta, do których wiem, że mogę przyjechać, spotkać się z tą osobą. Więc to, co zmienił internet, na pewno zwiększył liczbę osób, z którymi możemy być w kontakcie, ale weryfikacja jest zawsze taka sama, kiedy siadamy w kawiarni przy kawie, patrzymy na siebie i rozmawiamy. Panowie, bardzo wam dziękujemy. Przemek, życzymy wszystkiego dobrego i powodzenia. Udanej randki. Dziękuję żeby ta bardzo. Pierwsza nie była dzisiaj ostatnią. Już jest wolne. Dzisiaj, a dzisiaj wolne. Tak, prosimy o propozycję. Ja muszę odpocząć. Ale powiedz mi, czy ty szukasz żony czy dziewczyny na razie? Myślę, że po już takich moich przeżyciach już bardziej żony, ale no wiadomo, najpierw trzeba się zaprzyjaźnić i najpierw to umowa partnerska. Masz duże szanse, bo 1/5 kobiet deklaruje, że od razu szuka męża. Kiedy szuka w ogóle partnera, to od razu męża. 20% szans.